środę 29 lutego od godziny 9 starosta Zgorzelecki wprowadził na terenie całego powiatu pogotowie przeciwpowodziowe. Taka decyzja to standardowa procedura ogłaszana, gdy poziom lustra wody, szczególnie rzeki, wzrasta do ustalonego w danym miejscu poziomu ostrzegawczego i nadal się podnosi. W przypadku obu naszych rzek, Miedzianki i Nysy Łużyckiej, w dniu dzisiejszym został przekroczony stan alarmowy. I tak na Nysie Łużyckiej w Sieniawce o godzinie 11 rzeka osiągnęła stan 251 cm i przekroczyła stan alarmowy o 51 cm. Natomiast na Miedziance w Turoszowie o tej samej godzinie odnotowano 355 cm i tym samym przekroczyła stan alarmowy o 15 cm. Starosta powiatu zgorzeleckiego ogłosił stan pogotowia przeciwpowodziowego. To wiąże się z uruchomieniem wszelkich czynności i służb celem zabezpieczenia rzeki, no i ewentualnych skutków powodzi. Natomiast takiego scenariusza dzisiaj nikt nie zakłada. Tak jak mówię, Miedzianka na stacji Turoszów jest w okolicach stanów alarmowych, ale na dzisiaj, na tą chwilę nie ma żadnych zagrożeń dla miasta. Gdyby sytuacja się zmieniała, będziemy na bieżąco informować. Ja tutaj polecam wszystkim Państwu przede wszystkim korzystanie z usługi SMS-owej oraz także nastawienie radia na 104,8 FM, czyli naszego Art Radia, gdzie również co godzinę są komunikaty o aktualnym stanie wody na terenie miasta i gminy. I przede wszystkim jakie są problemy? No, pewien problem jest na Nysie, tak jak już powiedziałem, szczególnie w okolicach Porajowa. Tam podejmiemy czynności w momencie, kiedy poziom wody w Nysie wyrówna się wraz z wałem, zamkniemy nasz rów odwadniający, co uchroni osiedle przed ewentualnym zalaniem. Generalnie jest jeszcze na terenie gminy Bogatynia spory zapas. Podobnie w Krzewinie, w tym takim newralgicznym miejscu blisko dawnego dworca kolejowego. Na razie stan wody jest taki, bym powiedział, w normie, chociaż no jest to taki stan niepokojący. Monitorujemy to, wszystko mamy pod kontrolą, wszystkie służby są przygotowane do tego, żeby odpowiednio szybko reagować. Również jeżeli chodzi o kwestie ostrzegawcze, mamy przygotowane wszystkie rzeczy dla mieszkańców, wszelkie informacje o sposobie zachowania się w razie sytuacji kryzysowej, ale podkreślam, takiej na tą chwilę, na dzisiaj, na godzinę 12 nie zakładamy. Bo musimy na osiedlu tam pokazać. Tutaj na osiedlu to, mamy ale tam worki tylko, nie? Tutaj worki tylko możemy rzucić. Mamy przygotowane? Mam na samochodzie worki, piasek, koło 100 worków będzie. Ale nie masz z piaskiem już? Nie, piasek jest tutaj, trochę leży na dwóch kubkach. A pani jest z osiedla? W piwnicy nie ma wody. Nie, ale mamy tamte samochody. Artur, to ja już widzę, to jest tam, gdzie te krzaki, tak? To jest tutaj cały napływ, tutaj jest wypływ z tego, nie? Zagrożenie spowodowały opady deszczu oraz topniejący śnieg w górach izerskich po stronie Republiki Czeskiej. Ale jak zapewnia Tomasz Kucharski, kierownik Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, sytuacja jest przez cały czas monitorowana i konsultowana ze stroną czeską. Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z ogłoszonym stanem pogotowia przeciwpowodziowego na terenie całego powiatu zgorzeleckiego prowadzi stały monitoring na obu naszych rzekach. Śledzimy najbardziej newralgiczne punkty, w których spodziewamy się, że jakiekolwiek zagrożenie wystąpi w pierwszej kolejności. Jesteśmy w dodatku w stałym kontakcie ze stroną czeską, zarówno od strony Miedzianki z miejscowością Hermanice. Straż pożarna z tej miejscowości nas informuje o wszelkich zmianach na Miedziance. Z kolei Urząd Miasta Schradka, też zarządzanie kryzysowe, informuje nas o wszelkich zmianach na Nysie po stronie czeskiej. Także będziemy w stanie zareagować odpowiednio wcześnie, gdyby sytuacja się pogarszała.